A nie, bo cię przerwało na Discordzie, myślałem... A, wiesz co, bo ja mutuję się, jak ktoś odpowiadam do czatu, żeby młyna nie robić. Nie no, to odpowiadaj, może jakaś te... coś ciekawego będzie. Ej, nie wiem, na takim brądziku pójść te wszystkie podpalenia, to może być takie... Idź. Ciekawe będzie, no. Partiatik! Live! Yeah, boy! Znajdę taki większy stream, bo te pieniądze będą i tak śmiesznie małe. A ile teraz ludzi jest? Teraz? 800. Nie no, kończysz się. Kończy się. Czekaj, ostatni miałem taki stream. 5,5 godziny stream. Peak 1200 osób. Czekaj, gdzie jest? Dobra, ofensywnie. I zarobionych 6,50 złotych. $1.5 Niecałe. Tylko, że nie puściłem żadnej reklamy sam. Nie wiem skąd. A, bo te pieniądze muszą być z ludzi. Jak ktoś wchodzi, którzy, to ma reklamę. Którzy woda oglądają, moim zdaniem. Nie, no jak wchodzisz, to masz reklamy na YouTubie, tak jest. Co? Tylko nie zawsze, ja mam tak czasem. Ale na YouTubie ogólnie na streamach praktycznie reklam nie ma, no. Bo to wtedy musiałem. No, okej, okay, no to może była tak, że faktycznie jedna reklama, jak wchodził ktoś. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby to było też z ludzi, którzy oglądali po streamie. Ale może tak być. A ustawiasz jakieś reklamy po streamie, czy automatycznie się ustawiają? Chyba automatycznie się ustawiają. Bo jest tak, że bot jakby ustawiał ci reklamy. O, to jest ciekawe, czy z YouTube Premium nie masz kasy? Nie jestem pewien, jak działa YouTube Premium dla streamów. Chyba w każdym momencie, jak miałaby się wyświetlić normalnie reklama, to ja coś dostaję zamiast tej reklamy. Chyba tak, no. Dobra, Garen. Czekaj, ja idę. Trinity jest mityczna? Trinity jest pokurwiona. Jo pierdzie, to jest Trinity jest tak broken. Ale nie wytrzymie. Nie wiem czy na Garenie. Co ty, atak speed na Garenie, ja się będę kręcił jak popieprzony. Przed chwilą tak cię rozjebał Garen z Eclipsem, a ty nie chcesz iść. Wdopiam ten item, ty, to był useless build, chłop wygrał fartem. Był broken. To on dostaje movement speeda. Będziesz latał z tym, z tą Trinity nastakowaną i ci głupio będzie, że Shina nie stakuje, nie prokujesz. Ja mam atak speeda, tak movement speeda na Trinity. Przecież. Ale mniej. No ale jest. No ale mniej. No masz rację, mniej. A ma dwójkę. Eclipse jest broken. Nie, mi się wydaje, że Trinity jest lepsze. Znaczy, nie, powiem ci tak, do normalnej gry możesz mieć rację, ale wiesz, ja wolę troll build. A, no. Tak, Trollbit, tak. Bo ja chociaż zawsze ci, mówię o, nie o normalnej grze. Jak ja myślę, że na razie to byś się dobrze bawił rozjeżdżając Eclipse'em, nie? Ale zrób to chcesz. Przetestuję za Trinity. Mi się wydaje, że będzie śmieszne. Zwłaszcza, że ten attack speed co legendarny item, a przynajmniej miał same legendarne. Plus Trinity, to ja będę miał dodatkowe ile? 75% attack speeda? Przez w dupę dwa itemy. Niepotrzebnie fleszował w niego, ale i tak pokczam. Kuba, to twój widz czy mój? Ja to jest nasz widz, teraz mamy wspólnych dzisiaj. Może ja tak wiem, być. Który? Po nazwisku pytasz? Który? No tak. No ty nie znasz imienia i nazwiska. Nie, ja nawet PESEL-e znam i karty kredytowe rodziców, ale to nie wiem czy to dobrze. Nie, no dobrze. No jak się czują tak bezpiecznie, że podają numery kart? Moim zdaniem to jest reklama. Ty, ale ogólnie widziałem, że jak tam jakieś stawiłeś filmy, że ludziom się nasze duo podoba. W sensie wiesz, nie tylko nam się dobrze gra, ale też ludziom się dobrze to ogląda z tego co widziałem, także git. No. Reakcje są jak zawsze takie różne, nie? Ale to też przeważnie pozytywnie. Głupot to było mało, ale śmieszne były niektóre jak mnie wyzywali. Ale no, fajne. A Shii 700, miałeś rację, ale daje mniej? Manu nie daje. A, bardzo dobrze. Dupiam manę. No i ty jak gadaliście poważne tematy, to się fajnie oglądało? O, bardzo dobrze. No, ale to jest tak, że dużo... Mało się ludzi przyczepiło dużo, do tego. Dużo ludzi w ogóle nie lubi gadania na jakieś takie serio tematy. Ja widziałem jak tam chłop jakiś merytoryczny tak. Słuchaj Noxy, wiem, że pewnie mnie nie posłuchasz, ale takie rzeczy gadasz, a twoi widzowie są młodzi. Nie powinieneś im prać mózgu, nie powinieneś gadać tak. Bo potem się źle nauczą czegoś. Ja nie wytrzymię.
Czy tylko ja nie lubię Noxiego? Nie, dużo osób ja nie lubi Noxiego, bo się wymądrzą na różne... Znaczy, dla wielu ludzi brzmi, jakbym się wymądrzał na różne tematy. Także to nie jest dziwne. Ja rozumiem, dlaczego ludzie mnie nie lubią. Nie wiem, czy ludzie cię nie lubią. Mi się wydaje, że promil cię nie lubi. Także możliwe, ale to też jest tak, że ci ludzie, co nie lubią, to są głośniejsi, nie? Ale tak, jakby... tak jest. No, ale tak to też jakby mnie nie dziwi. Jak cię nikt nie lubi, to trochę niedobrze też wtedy. O, master. Dobrze jest mieć ze dwóch hejterów. Ty, dużo mu zadałem. O, masterem bym se... O, ja pieprzę! Ty, gramy do szóstej chyba. Nie wymądrzaj się na temat ludzi, którzy cię nie lubią. No i po co się wymądrzasz znowu? Noxy, ja pieprzę, serio. Ty chcesz, żeby cię polubili w końcu? Chyba ci na tym nie zależy. Nie, naprawdę mi zależy. A, dobra. Śmiej się dalej z widzów, śmiej. Oni chcą dobrze. Oni naprawdę chcą cię polubić. Dziękuję, Mario, suba dla Red Hot. Kocham wszystkich widzów, nawet hejterów. Najbardziej hejterów. No ja tak samo, przysięgam. O, nice, ale Ocean, szkoda. O, biegnę wami. Jestem, Kubala! Trzymaj się, nie dostawaj dupala. Przepraszam, Kuba, za tego żart. Słaby. O, chyba wziąłeś do siebie, żeby cię polubili. Chyba tak, zaczyna siadać na psychice. Ta psycha siada? Mi psycha siada? Ty nie wiesz, jaką ja mam silną psychę. Albo już siadła cała po prostu. Już nie ma co siąść. No chyba też może być. Co to za item? Jakie itemy w ogóle? Kodaczy i ty chyba pod Japończyków idą. A w ogóle YouTube mi jeszcze jeden film skasował. Tylko... Teraz? A... Nie, to było jakieś... Znaczy to było tydzień temu, ale... Tam się mieli do czego przyczepić według mnie, bo tam był filmik nie z YouTube'a, tylko widz mi go wysłał, ja go puściłem na streamie. Tylko tam nie było nic brutalnego, ale też nie kończył się dobrze, bo chłop wpadł w przepaść. Nie widać, jak mu się coś dzieje, ale wiesz, jednak wpadł w przepaść. I za to usunęli prawdopodobnie. Co ty myślisz, że za to powinni wywalać, tak szczerze? Znaczy nie, według mnie nie, bo tam nic nie było. Ale nie odwoływałem się, bo tutaj jakby mają... No, do tego się mogą przyczepić i tyle. Do tego filmy, no, co oglądałem na YouTubie, no to według mnie debilne, no ale jednak... Tutaj nie miałbym szans żadnych. To niby tak. Mi kiedyś ktoś mnie zbejtował i puściłem taki filmik, jak jedzie kondukt... I widziałeś może to. Jest pociąg i on mówi i trąbi. Jakiś drugi konduktor czy ktoś mu mówi: nie trąb, debilu, bo wywołasz sarnę z lasu czy coś? A i wpadła. I potem rozjechali sarnę faktycznie. Ja pierdzie. No tak. To może być. I to tak 40 sekund. Rzeczywiście to może być do bana. A dostałeś coś za to czy nic? Nie, nic. Tyle dobrego. Nie no, u mnie na przykład na Twitchu to łagodnie jest. N-wordy były czasem. Ale to były bardzo przypadkowe i Twitch nigdy mi nic nie dał. Tylko za to Fame MMA mi zdjęli streama raz. Okej. Okay. A to z Fame MMA to zdjęli ci po czy w trakcie tak swoją drogą? Na sam koniec. Na sam koniec, okay. Nie wiem czemu, ale wiesz, to sam koniec był tutaj tak luj. Tak, bo to chyba od Fame MMA były jakieś klejmy. Tak, bo dostałem maila, napisałem do typa od Fame MMA, ale nie odpisał mi, mam je w dupie. Ej, ale generalnie oni nic nie mogą zrobić na takie coś, że na stronce oglądasz i tak dalej, bo to nie łamie żadnego regulaminu, nie? A jedynie mogą pozwać. Że wiesz, że udostępniasz na swojej tam stronie prywatnej i tak dalej. No, z tym udostępnianiem to śliska sprawa. Ale wiesz, no jakby tak, to ciężko zrobić. Ciężko ci mogą tam już coś zrobić. Ale to może działać, to nie jest aż takie ciężkie, bo tak jak... próbowali się dobrać do ludzi, co torrenty udostępniają, to też to jest udostępnianie. Dosłownie jak ściągasz torrenty, to jednocześnie udostępniasz i na podstawie tego można cię skazać jako... Znaczy skazać. Coś ci zrobić, no za to, że udostępniasz. No prawa autorskie, nie? Mhm.
Fajnie się gra tym brandem. Lubię skillshoty na pingu 200. To nie jest 200, ale czuję się jak 200, nie wiem dlaczego. Ha! No, mogłem się dać trafić w sumie. Idzie master? Tu? Do ciebie? Czy do mnie? Dobra. O kurwa. Dla bezpieczeństwa, ale nie musiałem tego puszczać. A on TPK gra, Boże. Jakbym wiedział, że on gra TPK, to bym się dał wtedy trafić Jarką. Znaczy Q. Ty no, Shin mi się teraz podoba. Na niektórych postaciach wiadomo gorzej, ale na takim Garenie to Trinity. A czekaj, to Trinity, bo na chwilkę ty się zmutowałem. Daje movementa Trinity nadal, w sensie wiesz, jak Fage był, czy nie ma już tego? Ej, nie ma chyba. Czekaj, Trinity? No Phage było, nie? Młotek. Może nie dawać, a to czekaj, sprawdzę szybko. No każdy ma tu 200 pingu, niestety. A nie, mi spadł! 130! Uuu. Ile masz pingu? Też 130. A bo to zależy od gierki chyba, gdzie, na którym serwerze siędzie. Może. W sumie ta, bo ja poprzednio miałem 200. Chyba, że nie miałem, to luj. Dobra, legendarne i TV time. Sesa nie dałem. Phantom. O, może zabiją? O, przeżyli! Co to jest za item? A, ja mam trzy... Z trzech się to robi. A ty dostajesz za sekundę w walce, tak? Jest coś takiego? Co ty mówisz, że co? Za sekundę w walce dostajesz? Lol. Co za sekundę w walce? AD z Trinity. Ty nie wiesz, co robi Trinity. A, bo nowa o, jest kurwa. Jeszcze dodatkowa. Ja pierwszy, 37 dodatkowe. Ja myślałem, dodatkowe. Że ty chcesz Trinity, dlatego że wiesz, co ona robi. Podaję atak speeda kozackiego. Ale w sensie Trinity nadal działa bardzo podobnie, tylko szkoda, że movementa nie daje, ale AD dodatkowe też spoko, chyba nawet mam niby cool movementa. Ty, iść do ciebie? Możesz, on nie ma R-ki. Na to cię nie dogoni. Może dam mu się złapać? Ty, bo ja daleko jeszcze! No, dobra, nie, jego damage'a nie doceniłem. Myślałem, że mniej zadał, on nie ma żadnych itemów, dużo zadał bardzo. No ma te gówno, tylko masz rację. Ale to, no, bo to nic nie robi, bo to na miniony robi damage. Może krytą z czegoś? Okej. Okay. Zemsta. Ja pierdzielę w dupę. Ty. Nie, Garen. Czekaj, ile to daje AD? 30. Ile? 30 max. Ale na sekundę dodatkowa. Nie, czekaj. Nie. 35 i max 30. Ale wiesz jaki jest problem? Że ataki dają AD, ale wydaje mi się, że nakłada. To E się nie liczy. S jako basic ataki, bo krytuje. Nie, to że krytuje to nie znaczy, że jest jako atak. Tak? Tak, to nie znaczy, to jest co innego. Czekaj, musisz zobaczyć jak się kręcisz na kimś, rację, czy pasywa Trinity ci się uruchamia. Nie uruchamia się. Nie uruchamiasz. No. O kurde, to na Garenie jednak masz rację. Ale pasywa 15, a tak speeda jest spoko. Chociaż no, to tak. Ale trochę do dupy, bo mogłeś ten... Ty Ignite. Ej, ale to popatrz, jak ty tak bombisz? Czy oni temu coś Garenowi robili, kurde? Że to on tak się bombi? Leczył bardzo dużo. A, czy leć... Nie no, E jest po prostu z attack speedem połączone, nie? W sensie więcej wirków robi w krótszym czasie. Dobra, pierwszy item mam. Urfy, dzisiaj tylko PBE gramy. A nie miał zmian Garen żadnych, po prostu itemy są broken. Ale... Ale właśnie, bo ty nie masz nawet najlepszych itemów teraz i to mnie dziwi, nie? Coś mogli zmieniać w cyfrach, nawet jak nie w tym, to może bazowe Garenowi zmienili.
Dziwne to jest. Nie wiem, mam już dwa itemy. A więc ma... Ej! Ty nie jest legendarny Phantom? Jest! Legendarny każdy item jest. Końcowy jest legendarny albo mityczny. Ty, ale czemu Phantom nie daje mi dodatkowego Attack Speed z Trinity? Chyba, że się zacięło. Bo może coś się zepsuło. 0%. Ty chyba, że tylko te z gwiazdką. Nie, te z gwiazdką są polecane, tak? Nie, każdy legendarny powinien ci dawać. No to się zbugowało chyba. No, mogło się zbugować. Ginso? Ginso nie działa na Egg Arena. Ta, useless. Nie nakładałem hitów, także gówno. Kiedyś działało, pamiętam. Nawet na oficjalny tak wszedł, weszło. Przebił te on hity z Botka i z Yamata bił. Idę od góry, ale czy zdążę? A, ty zabijasz, dobra, po co ja tam idę? Ja okay. Pier... No, ta gierka jest w porównaniu do tamtej trochę przesadzona. Aha, z twojej perspektywy, no ty teraz zaorałeś. Mi strasznie długo zajęło. Ale jest 23-4, wszyscy zaorali. Ty masz 4 dedy, które mamy, ok, ok. No. A, gońcie. Okej, okay, nie oddałem się. Tak, rośnie mi jadę, jeden stack, a jest 5 stacków. Nie wiem, mam wrażenie, że ten Brand jest kurewsko silny, ale strasznie ciężko się granił na pingu, bo... Ta, bo no, wrzucaj te skillshoty, nie? Ta, no, masz rację. Tutaj na pewno. Ale tak jak patrzę, no to palenie, nie? Jest, są teraz dwa itemy, które palą. To jest Lyandry i jest drugi Demonic Embrace. No właśnie mówiłeś, że daje dużo. Tak, 6% max HP będę palił. Nie więcej. Jak piroman w tej grze chyba. Nawet tak. Czekaj. Więcej, to nie jest 6. To jest 8 plus... 8 plus 4, 12%. Ałe. Dobra, na dół, Dasha, to trochę się cofnąć? Nie, ja nie wytrzymam tu. Ja pierdzielę, ja żyję! Zabijesz? A Kali jest na tutaj, albo... Ja mam pół HP, może mi się dymać. O, jest tutaj. Dostała stuna. Okej. Okay. Nie no, w dupę. No, teraz mogę, było widać. Właśnie jak duża AOE damage robi taki brandzik. Nie no, 15% wydaje mi się dużo, co legendarny item. Bo to tak jakbyś miał dwa dodatkowe itemy na attack speed. A czekaj, jakie 15%? No co legendarny item, 15 attack speed dodatkowe dostaje. Mhm. Tak, ale wszystkie te bonusy są takie... Broken. No... Pokaźne. I infi pójdę. To będzie w dupę rzeź. Nie. A infi co to jest mityczny, tak? Nie. Nie, infi jest legendarny. Aj, 20. O kurde. Ej. O, nice. Nowa emotka mobilitek? A jaka jest? Ikonka. Gdzie jest? Gdzie są mobilitki? Usunęli je? Nie. Po lewej. No chujowe co? Wyglądają, jak nieszczęście. jak nieszczęście? Nie mogę. Co to za porównanie? Nikt tak o ciebie jak, nigdy nie mówił? Nie, mówili, jak 7 nieszczęść. Nie wiem, buty, tak jak patrzę, są... Nie, dużo itemów jest brzydkich, nie podobają mi się ikonki. Też, no przyzwyczaj się, że... A nie, to jakby ja stwierdzam, że są brzydkie, ale jakby nie ma to dużego znaczenia dla mnie, bo będę grał, tylko no tak dziwnie, że tak... Że wypuścili małe ikonki, które mają dużo szczegółów, jakby jak wcześniej szli w kierunku tego, żeby mieć minimalistyczny, ładny overlay, 2K, to teraz poszli w przeciwnym kierunku. No, może... A, to tak, są takie rozpieprzone, wszystko jest teraz. Kurde, ja powinienem letal tempo iść w tej grze w dupę. Ty! A nie, dobra, infina kryta działa. A się... Nie! O, dobra. Ty żyjesz? A, bo to nie ty umarł. Tak. A czekaj, bo ty jeszcze... Devdance'a bym poszedł. O, ej, dostała. Devdance jest mityczny czy legendarny? Legendarny. Chyba legendarny. O! 50 AD, 40 Evresa zabrali, ale dobrze. Ja pierdzielę w dupę.
Ty, jak działa teraz runa, co CDR-y na AD i AP zmienia? Boże! Czekaj, jeszcze raz. Runa, co zmienia CDR-y na... Alloy. Co zmienia CDR-y, że masz powyżej 40, nie? To dawała AD albo AP. Zależy. No, czekaj. Luida. Proszę, nie chcę umierać! Dobra. Dostań bonusowe Ability Haste 5 na 5 poziomie i na 8 poziomie dodatkowe 5, a na 11. O! Zabicie czempiona redukuje cooldowny basic umiejętności o 20%. Ale nie. Czekaj, co? To już nie ma tak, że zamienia ci dodatkowe te. Więcej resistów. Szkoda. Bo nie da się więcej resistów, ale nie, od 11 cooldown. Poziomu cooldown. Masz taki efekt, że jak kogoś zabijesz, to cooldowny ci spadają na wszystkich skillach poza erką. Ale permanentnie, czy... A nie, jak zabijesz, nie. Dobra. Jak zabijesz, o 20%. Resety. Coś takiego, no. Fajne. Ale Reda ukradł! Dobrze, widzę na Samirze. A, to mój widz, no wiadomo. A w sumie przeczytam tak, żeby Sparta słyszał. Bardziej celują w większą dynamikę, bo sądząc po Fortnite i celowaniu w młodszych widzów, to właśnie ich przyciąga, a jaskrawe itemy są bardziej mocne. Co o tym myślisz, Sparta? Itemy, chodzi o ikonki itemów, nie? Że jako boomer, nie wiem. Nie no, może tak być, no. Może tak być, powiem ci szczerze. To już tam marketingowcy, czy tam, jak to się nazywa, muszą tym myśleć. Nie wiem do końca. Dopaliłeś ją? Ile zadajesz pod paleniem łącznych HP? Dużo? Tutaj. Jak wchodzę na damage napisane, to jest w kurwę napisane. Nie wiem, jak mam to interpretować. No to jest dużo, wydaje mi się. Tak, też myślę, że to dużo. No jest pokaźna ilość. Moja ulubiona. Ja czytam czat czasem, ale no ciężko jeszcze jak te nowe itemy poznaję. Ale piszcie, teraz odczytam. Q&A dla Noxiego, dawajcie. Czytam każde pytanie do Noxiego. Nie puszujcie! Chociaż to nie puszujcie. No nie, bo w tej grze to i tak ciężko przedłużyć. No bo znaczy to nie jest tak. Pytają, czy jesteś za Jodda. Tylko rozwinęli ten skrót. Nie wiem, jak można być za Jodda. Trzeba być nudnym człowiekiem, żeby serio się śmiać z Jodda w 2020. Dobra, musi być jakoś naprawdę ludziarzem. Fajnie mam zrobione. Bo to no tak, rzadko. Tak. Czasami jest coś prostu... takiego, że tak zobaczę i tak wiesz tak. Ale nie, tu nie chodzi o śmianie się. To jest jak przynależność do jakiejś partii, do czegokolwiek. Czy jesteś w ruchu JD. Nie chodzi o to, żeby się śmiać. Rozumiesz? Po prostu. To jest to jak, nie wiem, bycie w wojsku. Tatuaż nie, kogoś śmieszy śmianie się z jakiegoś disa, co tam... Nie wiem, właśnie wiesz co jest dla mnie najgorsze, że jakby dis wcale nie jest gorszy od osób, z których ludzie się nie śmieją, nie? Nie wiem czy wiesz o co chodzi. Ja rozumiem, ale zależy z jakich, bo nie wiem... Nie ma powodu, dlaczego disowi miałoby się tak ten zbijać. Osobiście myślę, że większość ludzi, co spamuje USD, to za to mi się oberwie od twoich widzów, że to pizdy co do disa by raczej nie podeszły i nic by mu nie powiedziały. Ale to jest coś. Ale przecież to nie o to chodzi nawet. O co? No w JD nie chodzi o to, żeby go personalnie wyzywać, to jest mem, rozumiesz? Tak jak ludzie no tak. Na mnie wyzywają Żydem, ale jak widzę się z widzami, to zawsze są mili. Wiadomo, że Dis ma dużo hejterów, no, ale okej. Ale dlaczego tym memem jest Dis, jeżeli on tego nie chce? Dlaczego? Ale od kiedy mem jest, jak ktoś czegoś chce? Tak, właśnie nie jest, ale ja mówię, że dlatego to są pizdy, bo to jest akurat z Disa i no powiedzmy Dis źle to znosi, nie? Jakby to był ktoś, kto by to dobrze znosił, to nie, okej. Nie, to nie chodzi o to, czy dobrze, czy źle, tylko że reaguje na to. Tak, no ja to rozumiem, ale to nie jest jego wina. Większość ludzi by reagowała. Ludzie mają słabą psychę w internecie i nie radzą sobie z tym, jak ktoś... Psychę. Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychę. Ale ja nie mówię o twojej psychice. Nie no, ja cytuję Rafoniksa. No, ale ja nie mówię o twojej psychice nic, a jakby... I to nie ma znaczenia, czy Dis tego chce, czy nie. Większość ludzi, jakby jechali tak jak po Disie kiedyś, to by też odpowiadała. I najgorsze nie, jest to, no masz rację, ale wiesz, wydaje mi się, że nawet analizowanie tego nie ma sensu, tylko po prostu to jest odpowiadam mem. Na pytanie, nie? No tak, to jest tak. To, co uważam o tym. No myślę, że to ma sens, bo taki duży hejt był, że wątpię, żeby ktoś serio na to nie odpowiedział. Nie, kurwa, wiesz co jest najgorsze? Mi jest smutno, bo jakby ktoś był serio, kto by gorzej sobie z tym radził,
i na przykład by popełnił samobójstwo, to by była tak spierdolona sytuacja, a to wcale nie jest nierealistyczne, nie? To wydaje mi się, że this aż tak źle tego, znaczy tak, może masz rację, bo this akurat wydaje mi się, on czerpał z tego korzyści i zdawał sobie z tego sprawę. Czerpał korzyści. Może jakby był ktoś, kto naprawdę, na przykład nieuczesana tam ostatnio, nie, wiesz co to jest, nie? Tak, wiem. To ona ostatnio miała jakąś, że płakała na streamie, bo ją właśnie wyzywali za coś, że dupę pokazuje i tylko... I piszą, że tylko ten stream polega na tym, że dupę pokazuje i się popłakała przez to? Chyba tato, nie wiem dokładnie, musiałby ktoś zweryfikować. I no i widzisz, za takie coś wydaje mi się, że to nie jest tak bardzo obraźliwe i wiesz. A... No ale patrzysz przez to, przez jakby pryzmat... Że chodzi mi o to, że jakby na nią był taki hejt, to by go dużo gorzej zniosło. Jestem Żydem. Czaj, bo do mnie. Właśnie to jest, czaj. Ale no nie wiem, też kto ma potrzebę w ogóle hejcić kogoś w internecie, no to czaj, umówmy się, no jesteś nudną osobą, jak jedyne co chcesz ze sobą zrobić ciekawego, to napierdalać na jakiegoś disa. Powiem ci szczerze, dziękuję bardzo Gierczak. Nie wiem, w internecie to śmieszy ludzi, ale tak IRL, gdzie ludzie są bardziej ogarnięci i nie masz tylko takiego środowiska zamkniętej bańki, to... To tylko dzieciaki IRL raczej się z tego nie śmieją, ale JD już jest takie, że nie wiem, wchodzisz na jakikolwiek kanał, nie wiem czy to zaobserwowałeś, ale wchodzisz na jakikolwiek kanał w ogóle nie związany z LOL-em, ze streamingiem, z lifehackami, czy tam co Diss stara robi i są komentarze JD i tak dalej i ludzie łapkują to, że z dupy komentarze w miejscach, które byś się spodziewał. Ale no kto najwięcej... No i właśnie to pokazuje to mem, tu nawet nie chodzi o Dissa. Niczego nie zmienia to w tym, co powiedziałem. No tak. No też wydaje mi się, że nie ma sensu tego tak analizować. No, wydaje mi się, że masz rację ogólnie z tym, że ktoś na kogoś gorszego by trafiło, to mogłoby się źle skończyć. Myślę, że fart jest naprawdę, że to Diss akurat był, bo on naprawdę dobrze zniósł to. No on akurat z tego też korzystał. Nie, ale dobrze. On też sobie zdawał sprawę, że to jest dla niego na plus. I no co? On totalnie skorzystał na JD, żeby nie było. Przez to, że ludzie mówili JD, to też było dużo takich diehard fanów się robiło, że bardzo bronili Dissa, mimo że on nie był jakąś taką specjalną osobą. KD wymyślili jakieś z dupy. Co wymyślili? KD, że kochaj Dissa. Co to w dupę jest KD? I to dlatego, że miał hejterów, to też znajdowało się dużo osób, ale... Ty! Master silniejszy niż ja już! To też dlatego, że część osób czuła, że to jest niesprawiedliwe i część ludzi ma taki syndrom... Nie wiem. To będzie dobre. Nie wiem, co to można nazwać. Ja nie wiem, jak to można nazwać. Jakiego bohatera? Co? Nie wiem. No tak, że stoją po stronie tego uciśnionego. No i to... Empatia. No, może być empatia. Nie wiem. Część ludzi ma empatię, kto by pomyślał. No, część ludzi. Ci, co piszą JD, to są psy. Socjopaci. Socjopaci to trochę taki komplement, bo to nie są socjopaci, bo socjopata to ktoś, kogo społeczeństwo nie obchodzi, a to są takie raczej leszcze, które potrzebują właśnie, bardzo potrzebują aprobaty i piszą JD, dlatego że chcą być w konkretnej grupie, nie? Tak jak Sparta mówił. Tak. No i to nie są ludzie, którzy sami sobie jakby dobrze ze sobą radzą, tylko właśnie o to chodzi, że... Nie wiem, wydaje mi się, że JD... Może kiedyś jak było, jak mówisz, ale w obecnych czasach JD to... Nic nie znaczy, nic już. Po prostu każdy to mówi, kto jakby... Nawet nie wyzywając Dissa, nie chcę Dissa obrazić, po prostu jest mem. Wiesz o co chodzi? Jak ty mówisz, było raczej w czasach, kiedy był ogromny hejt na Dissa. A czy to nie ma znaczenia, z czego to wyrosło? A czy... Wiesz, chodzi o to, że po prostu znaczenie się tego mocno zmieniło, o to mi chodzi. Że w dzisiejszych czasach to już nie jest hejt na Dissa, tylko... No nie wiem, mem taki, jak se postujesz mema o Januszu. Też niby Januszy obrażasz, ale z drugiej strony niekonkretnego. Znaczy, powiem tak. Myślę, że to dalej po części jest hejt na Dissa. Na Dissa jest duży hejt. Diss ma farta, bo część jego widzów jest tak młoda, że jeszcze jak się zaczynało, to ich nie było, nie? Ty, Master mnie po prostu zabija. Już mam szans Mastera. No, Master jest... Kraken jest bro... Ja to Kraken jest bro. Kraken jest... Ja powiem Krakena pójść. Ciekawi mnie, czy E nakłada Krakena. Nie nakłada. A. Kraken jest na on-hity. Dissa, ty trisa. A, masz rację. Silny jest ten. Silny jest ten, dupa.
Ja, bardzo silny nawet bym powiedział, jestem master. On ma 12-13, a 11-4 i mnie zabił 1-1. Myślę, że Vayne też będzie bardzo mocno na przykład. Takie wiesz, wszystko co może budować te Ginso, Krakena i tak dalej. To się wydaje bardzo mocne połączenie. Vince napisał, że JD to mam, a w realu by sobie nawet zdjęcie z Dicem zrobił. Bo nic do niego nie ma. No i w sumie wydaje mi się, że większość ludzi tak myśli, że w obecnych czasach już praktycznie nie ma ludzi, którzy nienawidzą Disa. Po prostu jest im obojętny, no on już jakby nie jest w grupie. Okej, okay, ale co to nie co jest to za w miejscu, w którym ludzie go oglądają, wiesz. Okej, okay, ale co ten mem znaczy jakby, bo ja nie wiem, są różne śmieszne formaty memów i tak dalej, ale. Co to oznacza? No niby... właśnie, że identyfikujesz się z jakąś tak, grupą, że tylko to chyba daje. Ale to co prosto... to za grupa? Jak nie wiesz co to za grupa, każdy pajac może sobie JD napisać i tak dalej. Nie wiem, dla mnie to jest takie... To dalej jest takie oparte, to jest taka grupa oparta na tym, że się śmiejesz z kogoś, kto jest twoim zdaniem gorszy. I to takie, no nie wiem, dziwnie się z tym czuję. Prawda. A ja jestem raczej mało empatyczną osobą, także nie wiem co to mówi. Ja pierdzielę master, wyż Eldera! Dobra, Master Eldera wziął przeze mnie, nie, bo nie, jestem czekaj, biur, nie? Czekaj, weź zdąży. Nie weźmy. A, to chyba twój widz, dobra. Nie, to mój pewnie. Nie, to wiadomo, że mój. Tak, twój. No i ja teraz clearuję. Memy nie oznaczają wyzywania, bo ktoś jest gorszy, no ale no w sumie... w tym JD chyba może tak znaczyć. Memy wszystko mogą oznaczać. Ale nie, nie, więc napisał, że nie wszystkie to oznaczają. Nie, że ten nie oznacza, czy któryś. Ej, patrz jak oni się palą, to jest porąbane. Jo pierdziele z tym Elderem! Na samo E i W. The fuck? Ej, to jest pokurwione. Ale widzę, że na YouTubie, czyli u ciebie tam co piszą, mniej ludzi jakby Disa wyzywa niż na Twitchu, gdzie jest Dis z Twitcha pochodzi i jakby tutaj to nigdy nie umrze. Na YouTubie może prędzej. Na Twitchu masz selekcję też na konkretnych widzów. Na YouTubie tak, jest ale... więcej młodszych i starszych widzów, a jest mniej takich... Ale chodzi o to, że wiesz, na Twitchu to ktoś nowy wchodzi na Twitcha i pierwsze co poznaje po jakimś czasie to Disa. Kriblok, fuck. Mimo, że Dis już nie streamuje 2 lata chyba. Okej. Dobra. Jeszcze raz powtórzę to co mówię. A czekaj, może zabiję najpierw ich szybko. Lecimy. Kurde, nie wykorzystałem w 100% tego Garena. Chciałem Pirli, tylko go wykorzystałem. Szkoda mi trochę. Nic nie mogą zrobić. Nie bi. Nie? No, żeby pograć trochę jeszcze. Nie interesuje mnie, zabiłem Nie, nie zabiłem. Jestem Żydem. Do mnie mówisz, nie bijesz, nie go zabijesz. Ale nie, mówię nie bij Nexusa. Okej, dobra, dlatego że ostatniego chciałeś zabić. I dawaj, braj coś, bo już. Co ostatnio mówiłeś? Dziękuję bardzo. Że na Twitchu nowy ktoś przychodzi, widz. I pierwsze co poznał po jakimś czasie, to że Dis tu był, że się pisze JD i tak dalej, że wiesz. Dis jest streamuje 2 lata, ale na Twitchu on nadal jest żywy. A okay. Na YouTubie, na streamach, no to wiesz, dużo mniej. Ale na przykład jak Fame MMA streamuje jakieś te konferencje, to też jest spam JD co chwilę. No tak, no ale to jest selekcja na widzów, nie? Bo tak, no właśnie mówię, oglądając Twitcha, nie to wiem, od razu masz selekcję na konkretny przedział wiekowy i tak dalej. Kurde, szkoda mi tego Garena, bo nie w 100% go użyłem, ale już trudno. I tak fajna gra. Ale masz rację, to Trinity... nie jest taki silny jak myślałem. Było silny na początku jak byłem nafidowany, to by każdy item był silny nawet. No bo to tylko na Q nakładasz i nie możesz nastykować fajnie. Ej, ty też masz reconnecta? Tak, czekamy. Co damage zobaczyć. Dobra, już starczy o tym JD, starczy, kończymy JD, tak, tak. Kończymy JD! Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę